W dzisiejszym vlogu niby świąteczny, niby nie, ale jest to wielka orkiestra świątecznej pomocy, czyli tak zwany WOŚP przez wszystkich lubiane serduszeczka. Może nakleję na knerkę? Nie no, żartuję. No i tak, no wielu ludzi są sprzeczni z tym, czy jest to, czy nie. No może jest niby, no ale bez przesady. Widzicie tam jakąś mapkę? Zaraz wam wszystko powiem. Ja sam uczestniczyłem w WOŚP-ie, więc bez hejtków. Mam 24 finał, żeby było, że uczestniczyłem. Miałem puszkę, skończyłem niedawno. Co się będziemy powiedzieć? No i tak. I oni piszą, że to jest dla całego świata. Jeśli tu widzicie, możemy, że dla całego świata, tak? No i to kurna, szczerze. Mówicie, a tam część ludzi z Polski. No to sobie zobaczcie. Widzicie, cała Polska. I spoza świata, żeby było to akcja na całym świecie. No a co? Jedno, tam kilka tych miejsc, gdzie jest dużo Polaków za granicą. Tu. No i wystarczy, żeby było dla całego świata te medycyna. Więc dla mnie, ojej, nie widzieliście chyba, bo już zasłoniłem. No dobra, więc muszę jeszcze raz to zrobić. Tu widzicie, że nie jest dla całego świata. Polska, tak? Więc za granicą. Czyli znaczy, że tak naprawdę działają dla całego świata, no czyli zgodnie z ich obietnicami, tak jakby. Jak sobie to przesunąć? O, na razie git. No więc Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wzbudza różne podejrzenia, czy tak zwany stworzyciel tej akcji, Jerzy Owsiak, oszukuje. Według mnie może, ale nie musi, bo to jest taka kwestia każdego. I mi się wydaje, że jednak może coś tam bierze, no ale to są drobne kwoty, które może na samochody, żeby móc dojechać na właśnie na finał albo coś z tego bierze. No ale tak to wszystko bierze na tą uroczystość finału, na dawanie tych prezentów starterów od Play'a jak od chyba od 4 lat czy 3. Od kilku lat to daje przynajmniej te startery Play'a. No i na naklejki, no taka jedna naklejka. Każda załóżmy, że średnio wychodzi. No już teraz więcej, ale średnio wychodzi na każdego, komu się da taką naklejeczkę. Ponad, no załóżmy nawet, że te 2 złote, no. To tak, jest taka naklejka, no wiecie ile jest warta? Wyprodukowanie takiej? No trochę, nie 5 groszy, to jest około 15 groszy, plus jeszcze te folijka. Z tego co ja wiem, to jedno takie 12 sztuk jest warte, chyba z tego co wiem, od 50 do 80 groszy kosztuje. Więc to jest jednak, no jednak niby 5, no ale to. Ale jednak coś kosztuje, więc zakładając to, średnio musiałoby być na takiego człowieka dwie takie paczki naklejek, a dużo wypada, ludzie kilka razy biorą dla dzieci, tak dalej. Ale rzucają i to się zwraca i widząc po mapce, dużo jest takich rzeczy, przedmiotów, które no można powiedzieć są bardzo dobre, więc nawet nie ma co mówić o tym, że nic Owsiak nie robi, bo robi jednak. I tu widać są przedmioty, sprzęty. Wszedłem na Jerzego Owsiaka, tego WOŚP-a. O kurczę, nie mogę kamerki sobie przesunąć, a mogę. Coś mi się źle dopasowała w ogóle. Tu możecie zobaczyć sprzęty, ogólnie tu ta mapka była. Ogólnie są różne funkcje pomocy w WOŚP-u, możemy wpłacić online, czego nie widzicie, bo ja sobie przybliżę. No i różnymi kartami są aukcje różne, jest dużo takich, no, rzeczy, które mogą zrobić, bo jednak się starają, co nie? Więc WOŚP może jest pod puchą, ale Owsiak jak ma brać, to niedużo. Mały procencik, jak najwyżej mały procencik, bo po co mu tyle kasy? Człowiek robi dużo, naprawdę. To się wydaje, że większość. Teraz dużo więcej osób się przekonuje, w ogóle dzieci to chyba. Wolontariusze chodzą, bo sama radość, że oni rozdają te serduszka, a nie oni otrzymują. To jest chyba lepsze, jak się zgłosić do wolontariuszu. A z czego widziałem z rana. Przez pierwsze 3 godziny wolontariatu to ja chyba widziałem więcej wolontariuszy niż osób, które by dały kasę.
Uwierzcie mi, a już zebrałem pewnie ponad 1000 zł dobre dla WOŚP-u, więc to i tak jest niemało, można powiedzieć. 1000 zł zebrałem łącznie przez 2 lata, teraz na pewno więcej, więc no spoko. Szczerze, no ciężko jest powiedzieć, czy owsiak oszukuje. Bo chyba to jest taki główny temat WOŚP-u, czy to jest prawda? Czy tylko te serduszka mają wiecie, usprawiedliwić. Spotkałem dzisiaj takiego człowieka sympatycznego, to był jeden z pierwszych, o, z rana do kościoła poszedł i mi daje chyba dychę, z tego co pamiętam, lub dwie. I mówi, coś dużo dał nawet, wszystko chyba dał z swojego portfela, co miał. I mówi mi, że jego córka korzystała z tego. Że niedawno korzystała z tego i więc będzie dawał ci na WOŚP-u, jak to ma pomóc jego córce. Więc mi się wydaje, że jeśli, bo wiedział, że korzystał właśnie, bo tam było to, że z WOŚP-u, to znaczy, że jednak się, na pewno wiecie, że się korzysta, widząc po tym, się korzysta z tego dużo. A bardziej to, czy owsiak kradnie, to możecie pisać w komentarzu, ja was wysłucham. No to jest takie coś, no ja chętnie pomagam. A dlaczego? No bo to jest inicjatywa, ja lubię być dobrym człowiekiem, jestem dobry to, że wam też filmy daję. Bo to kocham. No i tak samo lubię być dobrym człowiekiem i działać w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. No więc każdy może być. Teraz chyba jest więcej wolontariuszy niż dających czasami się wydaje przez pewną chwilę, bo naprawdę dużo było. A niektórzy sobie teraz klepią takie miejsca jak kurna sklepy. Pojechałem sobie autobusikiem. Mówię, a se pojadę do Warszawy, tam znajdę ludzi. Wchodzę do dwóch sklepów, zajęty przez jakiś sztab, mówię. W ogóle jedna babka to mnie tak rozbroiła, powiedziała, że konkurencję jej robię. Ja pitole, myślałem, że ona jest tak durna. Konkurencja to jest inna firma. Jeśli to słuchasz, jesteś głupią babą. Na pewno nie słucha, ale może coś wie. Może coś usłyszy. No powiedziała, że mi konkurencję robi. Załamałem się. Że jej konkurencję robię. No to jest powalone, bo to jest ta sama. Nieważne, czy tyle samo osób prawdopodobnie da, chyba że ja jedną osobę przekonam, to będzie wtedy więcej, no bo może ona nie miała daru przekonania, no więc mogliśmy nawet więcej zebrać. A konkurencję jej robię, no to już jest dziwne, dość dziwne, jak na człowieka kurna myślącego. Bo jej nie robię konkurencji, to jest to samo rzecz, inicjatywa, poza tym to jest dobre społeczne. W ogóle powiedziała jedna, że mi dla jakiegoś gościa ten i że ochrona może mnie wywalić, bo tylko jeden sztab może działać. Mówię, no nie, proszę pani, działam w tej samej tej inicjatywie, więc ani to nie powinno być. A że zezwolenie jest, no to chuj ci w tyłek i poszedł. No i ona trochę taka zdziwiona, no bo kurna, no według mnie to nie powinno, każdy powinien być gdzie chce się. I tak się zbierze prawie tyle samo kasy. To, że jedno, i tak każdy ma dar przekonywania swój, więc i tak przekona mniej więcej tyle samo osób, więc. Chociaż ja miałem pecha, bo zawsze gdzie byłem, kurna, nikogo nie było. Takie puste ulice. Się okaże, że więcej niż w zeszłym roku zebrałem, to masakra. A w zeszłym roku chyba mnie oszukali w liczeniu. No ale dobra, no ktoś tam pewnie w liczeniu wcześniej niż dając owsiakowi może zabierać. Mówię może, bo wiem, że na pewno są takie osoby, więc tylko wtedy mogą oszukiwać. Są takie osoby i trzeba pilnować, policja powinna pilnować takich ludzi. No ale temat, można powiedzieć, że jednak WOŚP to jest dobra inicjatywa. 24 finał. Ja zbieram serduszko, jest 24 finał. Jak miałem 7 lat to pierwszy, czyli to już jest 10 mój finał, którym już na 10 na pewno finałów miałem, 10 serduszek minimum miałem. A jestem jeszcze młodym człowiekiem. WOŚP jest starszy ode mnie. No to jest trochę dziwne, ale dobra, to się da przeżyć. Jeszcze raz wam pokażę mapkę, jak wygląda sytuacja w Polsce z tymi wszystkimi rzeczami, gdzie są te miejsca i tak dalej, te ogólnie rzeczy pomocy. Trochę jest za granicą, dlatego to jest światowa organizacja. Łączy wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie, czyli łączy nawet w tym kurna głupim libereciu. No więc to kurna można powiedzieć, że na całym świecie, no. Bo nie tylko w Polsce, tu trochę niby wystaje, no. No dobra, no można zaliczyć, można zaliczyć. Polska jest tu.
No, Królowo Liberci, no więc cały świat jednak. No więc jednak, jak chcecie, wspomagajcie. Ja mam nadzieję, że kiedyś, jak będę u jednym większym troszkę youtuberkiem, to takim 100k. A ja marzę, nie, na razie jest. Ale spokojnie, to dopiero kilka lat. Ja mam kilka lat przed sobą i będę starał się stopniowo to zdobyć. Jak wtedy będę już robił live bez takiego opóźnienia 20-minutowego, jak mi ostatnio Twitch zrobił, to wtedy będę działał dla Włośpów. Taki dzień będę robił 24-godzinny live dla Włośpów, na pewno zawsze. Co roku, więc ja się z wami żegnam gorąco i serdecznie. Komentujcie, czy Włośp jest oszukany. Ogólnie powiedzcie swój stosunek do Włośpu, bo to jest najważniejsze. Co myślicie na temat Włośpu? Czy tylko lubicie dać złotówkę, żeby mieć naklejeczkę i żeby się odpierniczyli? Bo są ludzie tacy. Ale teraz widać, że ludzie więcej bardziej ufają, bo widać to w szpitalach, że są te sprzęty całe. Więc na razie cześć. I nie można mi zarzucić, że się nie znam na Włośpie, bo uczestniczę w wolontariacie, więc... Każdy ma swoje doświadczenia. Ja mam dużo doświadczeń. Czasami takie babcie potrafią się przyczepić i kurna powiedzieć, że do Owsiaka pojadą i ci zrobią, żeby było ci cieplej. No jedna pojechała do Owsiaka i pamiętam, w poprzednim roku mieliśmy czapeczki, takie kominki, żeby było ciepło. No, taka inicjatywa babci, no taki. Akurat mi się trafiła, że ona pojechała do tego, że nam zimno. Deszcz wtedy lał. 2 lata temu. No to co? Komentujcie. Lajkujcie i tak dalej. Na razie cześć. Subskrybuj najlepiej. Do następnego.